W młodości lubiłem czytać gazety, o internecie jeszcze nikt nie słyszał. Jedną z owych gazet był tytuł Skandale. Co tam za pierdoły pisali, to można się było za głowę złapać, ale do rzeczy. Pamiętam, że w jednym z artykułów były opisane przypadki samozapłonu. Było coś o kobiecie opalającej się na plaży oraz o innych przypadkach, ale minęło już ze 30 lat i nie pamiętam. Długo po przeczytaniu tego artykułu zastanawiałem się, czy to kolejny fake, czy może jest to możliwe. Źródło: gibneznajo.jpg.